Krasków to niewielka wieś, która do 1945 roku nosiła nazwę Krackau. Historia miejscowości nie jest w pełni udokumentowana. Prawdopodobnie już w połowie XIII wieku istniał tutaj drewniano-ziemny gród obronny. W latach 1360-1390 właścicielami Kraskowa była rodzina von Cirn, znana tyleż ze swojej zamożności, co z zamiłowania do raubritingu, czyli rozboju i napaści na kupieckie tabory. Prawdopodobnie właśnie z bandycką profesją von Cirnów wiążą liczne legendy postacie widm pokutujących nadal w rezydencji i jej najbliższej okolicy. Do najczęściej spotykanych kraskowskich demonów należy grupa jeźdźców, którzy z brzękiem oręża przelatują w szalonej galopadzie ścieżkami okolicznych lasów. Upiory pałacu w Kraskowie bardzo często przybierają również postacie zwierząt. Wielkiego czarnego psa lub otoczonego płomieniami rumaka, które w czasie bezksiężycowych jesiennych i zimowych nocy ukazują się na błoniach otaczających dworskie zabudowania. Do pałacu w Kraskowie przypisana jest również przerażająca postać ślepego starca w sutannie, który, jak mówi jedno z podań, był proboszczem pobliskiego kościoła. Ksiądz, będący spowiednikiem żony właściciela zamku, często napominał von Cirna, namawiając do zaniechania bandyckich napadów i grożąc wiecznym potępieniem jemu i całej raubriterskiej gromadzie. W trakcie jednej z suto zakrapianych biesiad, jakie często odbywały się na zamku, upominany szczególnie ostro przez kapłana Rudolf von Cirn wpadł w gniew i kazał oślepić starca. Od tej pory widmo straszące krwawymi oczodołami napotkać można było często w zamkowych korytarzach i, jak mówi legenda, upiór zawsze pojawiał się w chwilach, gdy któremuś z kraskowskich poddanych działa się niesprawiedliwość lub krzywda.